Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tadeusz Gruziński, mam 60 lat. Zajmuję się głagolicą, czyli pismem, kalendarzami. Głagolica. Najstarsze pismo słowiańskie. Kalendarzami oraz Słowianami. Od fizyki do mistyki. Jest to proponowany przez nas, czyli przez Fundację Wspierania Powszechnej Edukacji, cykl sympozjów, wykładów, prelekcji na temat właśnie kalendarzy, pisma i Słowian. Z tym, że musimy zacząć od kalendarzy, dlatego, żeby uzmysłowić Państwu, jak długo może istnieć pismo. Kalendarze to jest nic innego jak ruchy niebios gwiaździstych, czyli mechanika nieba. A jeszcze dokładniej jest to położenie naszej Ziemi względem niebios gwiaździstych. Takim najmniejszym kalendarzem, podstawowym kalendarzem, jest ruch wirowy Ziemi i jest to kalendarz dobowy. Ziemia w ciągu doby wykonuje pełen obrót wokół własnej osi, co zaznaczone jest jako nasz kalendarz na prozaicznym zegarku. Od tego kalendarza zależy cała masa procesów życiowych, jakie odbywają się na naszej Ziemi. Procesów biologicznych, psychologicznych, fizycznych, atmosferycznych. Cała masa zależności. Tymi zagadnieniami, zależnie od kalendarza, szczegółowo będziemy się zajmować w dalszych wykładach. Tu chciałbym tylko naświetlić Państwu, jakie to są kalendarze, jak wyglądają czasowo, abyśmy mogli mieć pojęcie, jakie zjawiska w przyrodzie zależne są, od ruchów niebios gwiaździstych. A dokładniej, no tu się powtórzę, od położenia naszej Ziemi względem Wszechświata. Takim miernikiem tego podstawowego kalendarza jest położenie naszej jedynej gwiazdy dziennej, jaką jest Słońce. I pory dnia, zależnie od położenia Ziemi w ruchu wirowym, powodują różny stopień naświetlenia w różnych regionach naszego globu. Drugim kalendarzem jest rok, czyli czas, w jakim Ziemia dokonuje pełnego obiegu wokół Słońca. W tym kalendarzu obserwujemy takie zjawiska jak pory roku. I pory roku są wynikiem nachylenia orbity ziemskiej do równika niebieskiego, czyli orbita, tor, po jakim porusza się Ziemia, jest nachylony pod kątem 23,4 stopnia do równika niebieskiego, czyli do pozornej, hipotetycznej płaszczyzny, na jakiej znajduje się Słońce. I kiedy Ziemia znajduje się powyżej Słońca, wówczas na półkuli południowej mamy lato. Natomiast kiedy Ziemia znajduje się poniżej Słońca, to lato mamy na półkuli północnej. Pory roku występują absolutnie niezależnie od położenia osi ziemskiej. Zmienność zakresu pór roku, jaka wynika z położenia osi ziemskiej, występuje podczas ruchu precesyjnego,
Jednak to jest zagadnienie dalsze, które tutaj wstępnie omówimy też na naszym pierwszym spotkaniu, ale tylko po to, żeby oglądający mieli zarys tego zagadnienia. W roku 2012 tak się złożyło, że oś ziemska, będąc ciągle nachylona do swojego toru pod kątem 23,4 stopnia, do Słońca była nachylona pod kątem prostym. Więc nastąpiła równowaga. Równowaga między porami roku, jakie występują na półkuli północnej i na półkuli północnej i na półkuli południowej. Następnym kalendarzem jest tak zwana milenijna rachuba czasu, w której to oś ziemska, pozostając w swojej właściwej pozycji, gwarantuje nam pory roku, natomiast następuje takie tak zwane zjawisko przesuwania się punktu równonocy, dokładnie punktu równonocy wiosennej, po równiku niebieskim. To spróbuję przedstawić Państwu na takim prostym modelu. I tu musimy sobie uzmysłowić, że Ziemia jest tutaj, w tym miejscu i Ziemia biega dookoła Słońca znajdującego się w środku tego układu. Na razie sama Ziemia jako taka nas nie interesuje. Ważniejsza dla nas jest orbita ziemska. Otóż w tym kalendarzu orbita ziemska przemieszcza się ruchem wstecznym po równiku niebieskim. Czyli występuje taki ruch. Z tego ruchu możemy odczytać również wiele rzeczy, podobnie jak z kalendarza dziennego czy kalendarza rocznego. Tak obrazowo już przyjmując, tak powstaje kwiat lotosu o 1000 płatkach, w ten sposób, że to się pokrywa. Tutaj zademonstrowałem to zagadnienie na rysunku. Orbita porusza się w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, natomiast Ziemia porusza się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Te punkty, jakie znajdują się na tym kole w środku, który symbolizuje równik niebieski, którego z kolei odniesieniem są gwiazdozbiory znajdujące się gdzieś tam daleko w przestrzeni kosmicznej we Wszechświecie. Tu natomiast znajdują się punkty równonocy wiosennej i punkt równonocy jesiennej. I te punkty, odpowiedniki tych punktów, odwzorowują się na gwiazdozbiorach, czyli na pasie zodiaku, czyli na niebiosach gwiaździstych. Nie jesteśmy w stanie inaczej uchwycić tych w ogóle wszystkich kalendarzy, jeżeli nie odniesiemy ich do zachowań, czy do położeń gwiazd, czy gwiazdozbiorów. I tak w roku 2012 punkt równonocy znalazł się między gwiazdozbiorem Ryb a gwiazdozbiorem Wodnika. Po prostu w tym roku 2012 nasz punkt równonocy przeszedł do gwiazdozbioru Wodnika. Taka jest geneza tej ery Wodnika, bo mówimy sobie era ryb, era barana, czy tam era Wodnika, czy era Skorpiona. Są to okresy czasu, w których okresy czasu równoważne
przebywaniowi punktu równonocy w określonym znaku zodiaku. W tym wypadku mamy znak wodnika. Następnym ruchem, jaki wykonuje nasza Ziemia, jest ruch precesji osi ziemskiej, czyli ruch, jaki wykonuje nasza Ziemia w przestrzeni kosmicznej, niezależnie od wszystkich innych ruchów, o jakich żeśmy mówili. Czyli mówiliśmy o trzech ruchach: ruchu wirowym, ruchu postępowym, czyli obiegowym, i ruchu przesuwania się punktu równonocy. W ruchu precesyjnym oś ziemska zakreśla powierzchnię stożka o kącie ostrym 46,8 stopnia ze względu na nachylenie osi ziemskiej do toru, po jakim biegnie Ziemia, a kąt ten wynosi 23,4 stopnia. Także kąt, o którym mówiliśmy w ruchu dziennym, wynoszącym 23,4 stopnia, kąt nachylenia orbity ziemskiej do równika, jest tej wielkości 23,4 stopnia. I podobnie rzecz ma się z kątem nachylenia osi ziemskiej do toru, po jakim biegnie ta Ziemia. Tu można wrócić do zagadnienia kalendarza rocznego, że właśnie w tym 2012 roku oś ziemska była, mimo tego nachylenia, jakie istnieje tutaj, 23, znaczy tu odchylenie od pionu w zasadzie 23 stopnie, tutaj wypada nam 66,6, ale będziemy się posługiwali tą wielkością 23,4. To nachylenie wynosiło 66,6 stopnia. Natomiast jeżeli byśmy popatrzyli na Ziemię w ten sposób i tu umieścili Słońce, to kąt nachylenia osi ziemskiej do Słońca wynosił 90 stopni. I teraz ta zmiana kąta nachylenia do Słońca w ruchu precesyjnym wynika z tego właśnie zachowania. Że tu mamy kąt prosty, natomiast tutaj byśmy mieli kąt 90 minus 23,4 stopnia. Byśmy mieli wtedy Ziemię nachyloną do Słońca pod kątem 66,6 stopnia. Tutaj z powrotem wraca do tego kąta prostego, a tutaj Ziemia się od tego Słońca odchyla. Ale to jest zjawisko ruchu precesyjnego, który przedstawiony jest na tych planszach. I tenże ruch precesyjny, żeby go zapisać, astronomowie na przedłużeniu osi ziemskiej, jaka tu się znajduje, ta oś, która nam tu krąży, odczytali gwiazdy, ich nazwy, tych gwiazd, tak, aby można było to zapisać matematycznie. Matematycznie, obliczając ich położenie tych gwiazd na niebiosach gwiaździstych, nazywając je gwiazdami kierunkowymi. Podobnie jak na podstawie ruchu precesyjnego osi ziemskiej, najłatwiej przedstawić jest literacki komentarz do tablic astronomicznych. Tablic astronomicznych, czyli położenia gwiazd zapisane w postaci jakiegoś traktatu filozoficznego, literackiego, czy jakiejś opowieści. I tak Księga Psalmów w Starym Testamencie
jest odzwierciedleniem niebios, odzwierciedleniem położeń naszej Ziemi w stosunku do niebios gwiaździstych. Najlepiej właśnie można zaobserwować to na położeniu, na zmianach położenia Ziemi w ruchu precesyjnym. I tak, te gwiazdy, które wskazuje Ziemia, które są gwiazdami polarnymi, ułożone zostały w Psalm 23. I tak byśmy odczytali ten psalm w zależności od położenia Ziemi w stosunku do niebios gwiaździstych. Bóg w polach, pasterzem moim, daje mi schronienie. Prawica Boża stado moje wiedzie, przewodnik zaś prowadzi mnie na jasną górę. Sęp szlachetny pokona smoka mądrością Bożą, a sędzia niebios mnie pokornego sługę umieści w niebiosach gwiaździstych. Wiele rzeczy można odczytać jeszcze z tego traktatu, z tego zapisu. Jednak te kwestie będą podejmowane z czasem. Podobnie jak na północy, uczyniono na południu. Z tym, że na południu podzielono koło tego koło wielkie ruchu precesyjnego na 17 równych części i raczej starożytni astronomowie posługiwali się gwiazdozbiorami. Oczywiście tam są gwiazdy, jednak opracowania, jakie mogłem zdobyć, dotyczyły jedynie gwiazdozbiorów. Te zjawiska, jakie tu są opisywane, będą pomocne dla nas. Tutaj przedstawiłem te wszystkie cztery ruchy w pewnego rodzaju wymiarach. Otóż ruch wirowy trwa jeden dzień, jedna doba. Ruch obiegowy trwa jeden rok. Natomiast pełen ruch przesuwania się punktu równonocy po równiku niebieskim trwa 24 150 lat. Natomiast pełen ruch precesyjny osi ziemskiej trwa 28 980 lat. Wiadomo, te dwie wielkości są bardzo duże. I dla nas jako takie, dla ludzi żyjących tam powiedzmy no maksymalnie 100-120 lat, często znacznie mniej, taka wielkość czasowa jest przepotężna. I w zasadzie ona nam nic nie mówi. Ale z jedną rzeczy istotnych, jaką chciałbym Państwu przedstawić, jest uzmysłowienie sobie, jak długo musiało istnieć pismo i nauki przyrodnicze, no czyli powiedzmy matematyka, fizyka i tak dalej, żeby można było objąć takie pojęcia czasowe. To jako ciekawostkę mogę dodać, że ruch precesyjny Marsa, czyli ta wielkość tego ruchu precesyjnego dla Marsa, trwa 183 tysiące lat. W tym wypadku oś Marsa o jeden stopień, zaledwie o jeden stopień, przesuwa się w okresie 508 lat. Należy podkreślić, że wielkości te były znane w starożytności. I ludzie, którzy się posługiwali, którzy znali, potrafili obliczyć te wielkości, musieli znać pismo i matematykę. Jeszcze Państwu pokażemy dalej, jak to wygląda, te obliczenia, ale tu mówię, już na pewno te wielkości są dla nas przeolbrzymie. Znany był również ruch precesyjny Saturna i innych planet. Przy czym proszę sobie uzmysłowić, że jeżeli z Ziemi jesteśmy w stanie zaobserwować gwiazdy polarne naszej Ziemi, to
starożytni potrafili wyliczyć te gwiazdy polarne dla planet, które są odległe od Ziemi i nie posiadali aparatów latających, które potrafiły ich przenieść z Ziemi na tą inną planetę. Przynajmniej oficjalna nauka nie stwierdza takich faktów. Ale to mówię, ten nasz Mars i Saturn to można traktować jako ciekawostki, ale takie fakty są prawdziwe. Ten ruch 24 tysiące lat, 24 150 lat, nazywany milenijną rachubą czasu, został podzielony na 12 odcinków po 2012,5 roku, czyli na czasy, w jakich punkt równonocy przebywa w określonych znakach zodiaku. Podzielone przez 2 da nam 1000 i to byśmy nazwali milenium. Czyli ta nazwa milenijna rachuba czasu wywodzi się od tysięcznego podziału. Później ten 1000, jeżeli byśmy podzielili jeszcze na 2, to otrzymamy około 500. Podzielimy przez 2, to otrzymamy 500 lat. Czyli czas Feniksa, ten czas Feniksa jest bardzo zbliżony właśnie do pokonywania jednego stopnia przez oś Marsa. Następnym takim działem czasowym będzie 100 lat i lat 10, tutaj jako wiek i jako dziesięciolecie. Najdłuższa rachuba czasu, 28 980 lat. Zastosowano w niej krok czasowy o wartości 1260 lat, co w sumie daje nam 23, czyli numer psalmu, pod jakim to jest opisane w formie literackiej. Czyli ruch precesyjny opisany w formie literackiej, znajdujący się w psalmie 23, posiada krok dziejowy o wartości 1260 lat. Następnie podzielono ten krok dziejowy, nazwano go czasem. Umieszczony to pojęcie tego czasu umieszczone jest w Apokalipsie świętego Jana, a także bodajże w Księdze Dawida. I zastosowano krok dziejowy 630 lat, co nazwano półczasem. I podzielono jeszcze na mniejsze jednostki czasowe, jak choćby 126 lat czy 63 lata. W tej jednostce czasowej mistycznej w 126 lat mieści się czas zaborów Polski, 63 lata nie daje nam jeszcze pełnej szachownicy, ale już 64 daje pełną szachownicę i taka liczba piramid, małych piramid znajduje się w Egipcie, przy czym to 64 pole jest pozbawione tej piramidy. Nie wiem, czy to było pozostawione na jakieś machnięcia czasowe, czy na jakieś historie mistyczne. Tym się akurat nie zajmuję i nie wyjaśnię, ale takie zjawiska istnieją. Idąc dalej w naszych rozważaniach o tych czasach, ciągle mamy na uwadze kwestię powstania pisma.
człowieka jako istoty rozumnej, powstania nauk przyrodniczych i w ogóle wiedzy jako takiej, to te liczby, jakie Państwu zaprezentowałem, mówią o bardzo poważnym czasie, czyli jeżeli historia mówi, że pismo powstało 4000 lat temu, 5000 lat temu, czy jakieś rysunki naskalne są 10 tysięcy lat temu, 20 tysięcy lat temu, to z tych ruchów, które znane były w starożytności, możemy odczytać, że wiedza rozumna istniała co najmniej 30 tysięcy lat. Oczywiście, że człowiek po prostu nie zszedł drzewa i nie zaczął obliczać paralaks poszczególnych gwiazd i układać tablic astronomicznych. Ale gdy zagłębimy się w zagadnienie tych dwóch pojęć czasowych, czyli pojęcia milenijnej rachuby czasu 24 150 lat, który którą dzieliliśmy przez te 12 i otrzymaliśmy 2012,5 roku. Ale teraz liczbę tą, 24 150 lat, pomnożymy razy 12. I otrzymamy 289,980 lat. 280. Nie. Pom. 289,800 tysięcy lat. Ta liczba w zasadzie niczego nam nie mówi, ale gdy weźmiemy następną, tą drugą rachubę czasu, bo teraz zajmowaliśmy się przesuwaniem punktu równonocy, a zajmiemy się precesją osi ziemskiej, która wynosi 28 980 lat i pomnożymy ją przez 10, wówczas otrzymamy liczbę 289 800 lat. Można zbliżenie? Jak widać, rachuby czasu, rachuba milenijna, przesuwania się punktu równonocy po równiku niebieskim wynosi 289 800 lat i ruch precesyjny Ziemi, w tym wypadku tu była wielkość, dwunastokrotność, natomiast w tym wypadku dziesięciokrotność. Tu możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z tak zwanym kalendarzem Majów, że zbieg tych dwóch rachub czasowych daje nam kalendarz Majów wynoszący no niemalże 300 tysięcy lat. Osobiście uważam, że ten kalendarz, który nazywamy kalendarzem Majów, jest dziełem przedstawicieli haplogrupy R, czyli Słowian. Oczywiście tych Słowian szeroko pojmowanych, bo jeżeli byśmy wzięli taki przedział czasowy, duży, to jest całkiem możliwe, że tacy Słowianie jak my to w ogóle nie istnieli, my dopiero żeśmy się narodzili. Mówię, przy omawianiu szczegółowym przesuwania się punktu równonocy będziemy omawiali typy ludzkie, jakie się rodzą w zależności od położenia punktu równonocy w określonych znakach zodiaku. Zresztą określone typy ludzkie rodzą się również w zależności od położenia osi ziemskiej względem niebios gwiaździstych. Te wielkości powinny uzmysłowić nam, jak stare może być pismo. Czyli ten zbieg czasów był znany starożytnym. Ludzi, którzy nie posiadali sond kosmicznych, nie posiadali aparatów latających, no i według tej naszej oficjalnej nauki nie umieli ani czytać, ani pisać.
Cóż tu możemy odczytać z tych rachów czasów, choćby powierzchnie, tak informacyjnie, to powiem Państwu, że przebywanie punktu równonocy w poszczególnych znakach zodiaku to jest nic innego jak owe zaginione 12 plemion izraelskich. Już mamy 12 znaków zodiaku i punkt równonocy przebywając w poszczególnych znakach zodiaku powoduje rodzenie się społeczeństw o określonych cechach, określonych typów, określonych ludzi o innych, że tak powiem, no, programach, może to za grubo powiedziane, ale o innym sposobie myślenia. Odczytać z tych wyliczeń to też również możemy podstawowe systemy liczbowe. System dwunastkowy i system dziesiętny. Oba systemy, bo my cały czas mówimy, że żyjemy w systemie dziesiętnym. Nie, żyjemy cały czas żyjemy w systemie dwunastkowym i w systemie, w dwóch systemach liczbowych żyjemy. To co prawda już w komputerach tam mamy te zero-jedynkowe, jakieś takie są nowoczesne, ale podstawowe systemy są system dwunastkowy, gdzie w systemie dwunastkowym obliczane są godziny, kąty. Natomiast w systemie dziesiętnym to są miary długości, powierzchni i tak dalej, i tak dalej. W astronomii ten system dwunastkowy jest nadal bardzo aktualny. Jeżeli byśmy wzięli te mnożniki czy dzielniki 12 i 12, pomnożyli, to otrzymamy 144 tysiące, czyli te 144 tysiące ze znakami na czołach. Wydaje mi się, że warto się zająć takimi rzeczami jak mechanika nieba dla poznania otaczającego nas świata. Gdyż tak małe zmiany, jakie nam się wydają w ruchu dziennym Ziemi, kiedy jest ona w ruchu wirowym, to ten ruch wirowy wywołuje prądy morskie, swoją olbrzymią prędkością liniową na równiku, te prądy morskie, które roznoszą po całej Ziemi ciepło, energię, powodują wiatry stałe, wiatry okresowe, czy monsunowe, czy jeszcze jakieś inne zjawiska, tworzą o wiele inne i ciekawe zjawiska przyrodnicze, które odbijają się na naszym życiu nawet codziennym. Samo zaś pismo jako takie, glagolica, którym się również zajmuje, też zapisane jest w postaci takiego traktatu akrofonicznego, w którym opisane są podstawowe dzieje świata i życia ludzkiego. Tu spróbuję Państwu przedstawić, jak jest ten... No, sama inwokacja, pierwsze 9 liter tego alfabetu, o czym one mówią i jak do nas tym alfabetem zwracają się autorzy. Otóż Bóg Najwyższy po dokonaniu dzieła samostworzenia stworzył niebiosa gwiaździste, czyli literkę B, Buki, czyli litery, bądź Bogi, które też są literami, ci bogowie są też literami. Wszystko zapisał w wiedzy, jaka literka W o nazwie Vidi, Vedi, mówi nam o wiedzy. Czym zmaterializował myśl Bożą, czyli myśl swoją, literce G, którą możemy tak w skrócie powiedzieć, jako w niebie, tak i na ziemi. W literce D o nazwie D, ten Bóg Najwyższy zobaczył, że to jest dobre, i ustalił porządek we wszechświecie, czyli porządek, o jakim mówimy. Porządek ruchu wirowego, porządek ruchu obiegowego, porządek przesuwania się punktu równonocy. O, przepraszam, tego zmieniamy. Oraz porządek ruchu precesyjnego.
następnie stworzył ten porządek, zamknął w literce E, czyli jest, być, sam sobie nadając nazwę będący, czyli ktoś, czy ktoś, kto nie ma początku ani końca. Następnie stworzył wszystkie istoty żywe, a człowieka wywyższył, nadając mu w posiadanie ziemię. Myślę, że zainteresowałem Państwa co nieco tymi rzeczami. Tu trzeba powiedzieć, że ten cały traktat akrofoniczny ma swoją wymowę. Są opisane wezwania imienia Bożego, są jaką drogą, jest opisane, jaką drogą możemy pokonać wszystkie przeciwności, żeby zawrzeć kontakt z niebiosami gwiaździstymi. Są czasy, do jakich powinniśmy żyć. A także są wskazówki dla nas, jak mamy postępować, żeby przygotować sobie miejsce na powtórną inkarnację na Ziemi. Czyli jak mamy zapracować na to, aby wiedzieć gdzie, kiedy i w jakich okolicznościach się urodzimy. Bezwzględnie są to zdobycze słowiańskie. Na pewno na takim krótkim filmiku nie będziemy w stanie tego udowodnić, dlatego ten cykl wykładów, może zbyt szumnie brzmi, prelekcji, sympozjów, planujemy nadać no wielu odcinkach. Trudno powiedzieć jeszcze ilu, ale spróbujemy w wielu odcinkach to nadać. Dziękuję.